Laudetur Jezus Chrystus. Ostatnio mieliśmy naukę o grzechu. Mam nadzieję, że też przeczytaliście sobie te punkty, ponieważ katolickie spojrzenie jest po prostu genialne, jest wybitne. Jestem dumny i szczęśliwy, że urodziłem się w kraju, w którym mogłem poznać wiarę katolicką. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem. Chyba tak się mówi. No ale dobrze, przechodzimy w takim razie do nauki, która pomoże nam walczyć z grzechem, która wytłumaczy nam, na czym powinniśmy się skupić, na co zwrócić największą uwagę. Cnota. Czyli co to jest cnota? W ogóle określenie cnota, myślę, że w kulturze polskiej już coraz mniej znaczy. Na przykład pamiętam, że kiedyś używała się takiego określenia bardzo obraźliwego, a nie bądź taka cnota, nie, cnotka, nie wydymka. Bardzo obraźliwe określenie. U mnie w szkole nieustannie to się pojawiało, kiedy byłem w podstawówce. Jednocześnie zapominając, jak pięknym słowem jest cnota, jak ona wiele znaczy i jak może zmienić życie człowieka. Albo o, nie bądź taki cnotliwy, ale raczej z takim brzmieniem negatywnym. I teraz cnota jest habitualną i trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Pozwala ona osobie nie tylko spełniać dobre czyny, ale także dawać z siebie to, co najlepsze. Osoba cnotliwa wszystkimi swoimi siłami zmysłowymi i duchowymi dąży do dobra. Zabiega o nie i wybiera je w swoich konkretnych działaniach. Czyli osoba cnotliwa przede wszystkim chce kierować się dobrem. Czyli to, co ludzie niewierzący albo tak zwani wierzący, ale niepraktykujący mówią, wystarczy być dobrym człowiekiem. I Kościół katolicki w pełni się z tym zgadza. Tylko inaczej rozumiemy tutaj bycie dobrym człowiekiem z punktu widzenia człowieka niewierzącego, inaczej z punktu widzenia człowieka wierzącego, niepraktykującego, a zupełnie inaczej, powiedziałbym, że w sposób wręcz doskonały, patrzy Kościół katolicki i mówi, co to znaczy być dobrym człowiekiem. Tym bardziej, że sam Jezus Chrystus powiedział o nas, skoro wy źli jesteście, a potraficie dawać dobre rzeczy waszym dzieciom, to o ile lepszy jest Bóg Ojciec, który właśnie tam umiłował swoje dzieci i tak dalej. Bardzo ważna nauka, którą Jezus nam pokazał. I teraz tak, mamy cnoty ludzkie. Czyli cnoty ludzkie są nabyte przez wychowanie. Są trwałymi postawami, stałymi dyspozycjami, habitualnymi zaletami umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują nasze uczucia, kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą. Więc jeżeli ktoś myśli, że w Kościele katolickim trzeba wyłączyć myślenie, jeżeli ktoś myśli, że tutaj nie korzystamy z rozumu, jest w błędzie. Nasza wiara zakłada to, że mamy przede wszystkim korzystać z rozumu. Co to znaczy oczywiście te trwałe postawy? Ja bym chyba tak spojrzał na to jako uczenie się nawyków. Czyli mamy na przykład małe dziecko, którego rodzic chce nauczyć dobrych postaw i dobrych nawyków. Na przykład mycie zębów. Małe dzieci tego nie lubią, bronią się na początku, uciekają przed rodzicami, nieustannie trzeba przypominać dzieciom, bo przecież dziecko nie będzie pamiętało o tym samo z siebie, bo mu nie przeszkadza na przykład przykry zapach z ust, o tym, że musi umyć zęby. I rodzice nieustannie, konsekwentnie będą uczyli swoje dzieci. Musisz umyć ząbki, jeżeli nie chcesz mieć próchnicy, nie chcesz, żeby cię bolały zęby, nie chcesz chodzić do stomatologa zbyt często, musisz bardzo mocno o to dbać. I dziecko nauczone takiego zdrowego nawyku z czasem samo będzie podejmowało decyzję, żeby wybierać to, co jest dla niego dobre. To też w ogóle dla mnie ciekawe, że w świecie, powiedzmy świeckim, ludzie doskonale o tym pamiętają, że wszystko związane jest z nieustanną pracą, ciężką pracą, z dyscypliną. Na przykład ktoś ma treningi, 5 razy w tygodniu gra w piłkę, jednocześnie musi się uczyć, ktoś chodzi do szkoły muzycznej i o to wszystko dba. A jednocześnie jeśli chodzi o sprawy wiary, moralności, przeżywania z Kościołem życia Jezusa i tego, co Bóg nam proponuje, nagle człowiek się wyłącza i myśli, że wszystko samo jakoś tak przyjdzie. Czyli cnoty moralne zdobywa się wysiłkami człowieka. To nie przychodzi samo z siebie. Cnotliwy to ten człowiek, który czyni dobro. Wszystko związane jest z wysiłkiem. Czyli musi być decyzja człowieka, który chce zacząć żyć w sposób dobry. Chce czynić dobro. No to jest kluczowe. Jeśli chcesz nauczyć się grać na przykład na instrumencie, musisz codziennie pamiętać o ćwiczeniu, o praktyce. Jeżeli tego nie będzie,
no to w jaki sposób nauczysz się grać na instrumencie? Jeżeli chcesz być dobrym sportowcem, musisz o tym pamiętać. Możesz być oczywiście zdolniejszy, możesz mieć mniej zdolności, ale przecież codzienna praktyka jest kluczowa. Jeżeli chcesz nauczyć się mówić w danym języku obcym, też powinieneś o tym pamiętać. Możesz przyswoić to szybciej, możesz wolniej, ale musisz pamiętać o codziennym ćwiczeniu. I to samo jest z praktykowaniem dobra. Jeżeli definicja grzechu, taka bardzo uproszczona, to jest to, że świadomie i dobrowolnie decydujesz się na to, żeby wykroczyć przeciwko 10 przykazaniom i własnemu sumieniu, które podpowiada ci co dobre, co złe, no to przeciwieństwem tego grzechu, czyli tej wady, jest cnota. Czyli świadomie i dobrowolnie powinieneś decydować się na dobro. Czyli to nie tak, że przypadkowo wyjdzie ci, że nawet nie wiedziałem, że dobrego z tego wyjdzie. Wstajesz rano i zastanawiasz się, co dzisiaj mogę dobrego robić. Nad czym powinienem się skupić, aby to było miłe Bogu? Na czym powinienem się skupić, aby na przykład pomóc mężowi, żonie czy dzieciom dobrze, odpowiednio przeżyć ten dzień? Czyli dobro wręcz trzeba planować. Czyli nie skupiać się na grzechu, ale nieustannie decydować się na to, że ja będę czynił dobro. Bardzo ciekawa propozycja Kościoła. I teraz Kościół podaje nam cnoty kardynalne, jako cnoty, nad którymi najbardziej powinniśmy się skupić. Jest to roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Czyli roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania. Kieruje ona bowiem innymi cnotami, wskazując im zasadę i miarę. I teraz uwaga, sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Genialne. To po prostu genialnie. Oddanie Bogu i drugiemu człowiekowi temu, co mu się należy. To jest sprawiedliwość. Najczęściej wolę powtarzać, że to Bóg jest od wymierzania sprawiedliwości. Ale ostatnio zastanawialiśmy się na temat grzechu, czy na przykład noszenie maseczki jest grzechem, czy nie jest grzechem. Czy na przykład picie alkoholu. Można tutaj jeszcze dodać na przykład, czy jazda bez biletu na przykład jest grzechem, czy nie jest grzechem. W związku z tym przecież ja sam podejmuję decyzję. Zapłacę mandat, nie zapłacę mandatu. Natomiast jeżeli faktycznie człowiek cnotliwy chce wybierać dobro, a sprawiedliwość to jest oddanie temu, tego, co mu się należy, to jeżdżenie bez biletu jest grzechem. Ponieważ to reguluje. Ktoś na to ciężko pracował, powinienem także o to zadbać. Do tego stopnia na przykład staram się zwracać na to uwagę, że w momencie, kiedy nie mogę na przykład skasować biletu, bo coś tam nie działa, a mam bilet, bo nie mam karty miejskiej, to wtedy decyduję się na to, że po zakończonej jeździe drę ten bilet i wyrzucam do kosza. Bo moje sumienie w ten sposób uregulowane, w oparciu o 10 przykazań, mówi mi, to jest właściwa postawa. Kolejna rzecz, męstwo. Nie mylić tutaj z odwagą. Męstwo jest cnotą moralną, która daje wytrwałość w trudnościach i stałość w kontynuowaniu dobra, którą zresztą człowiek już zdecydował się wybierać. Umacnia postanowienie opierania się pokusom. Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawiania czoła próbom i prześladowaniom. Szczególnie w czasie pandemii, kiedy ludzie boją się wrócić do kościoła, kiedy boją się zarażenia, kiedy boją się śmierci, kiedy coraz więcej osób choruje, kiedy już myślę, że każdy z was zna te osoby, które zachorowały, które bardzo poważnie przeszły chorobę, a być może nawet które zmarły. Tutaj cnota męstwa, którą Kościół proponuje, jest wyjątkowo ważna, aby nie żyć w nieustannym strachu przed śmiercią. Nawet prosić o cnotę męstwa. Prosić Pana Boga, aby takiej udzielał. I oczywiście z łaską Bożą należy współpracować. I ostatnia, którą nam podaje Kościół, to umiarkowanie. Umiarkowanie jest cnotą moralną, która pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia zdrową równowagę w używaniu dóbr stworzonych. Umacnia panowanie woli nad popędami. A popędy tak naprawdę decydują o tym, w jaki sposób człowiek żyje. Na przykład wielu ludzi, którzy mają rozjechane życie moralne, na przykład seksualność nimi po prostu panuje, wręcz można określić, że prawie jak zwierzęta, czyli akcja, reakcja. Człowiek, który żyje w grzechu ciężkim, nie potrafi żyć cnotą. Na przykład jest pokusa, ona równa się od razu grzech.
nieustanne życie w świecie pornografii, nieustanne dokonywanie aktów samogwałtu, zwanego masturbacją, nieustanne rozbijanie kolejnych związków tylko po to, żebym doświadczył przyjemności, bo popędy mówią mi, że to jest właściwe. I teraz mamy cnota i łaska. Uwaga, człowiek cnotliwy, jeżeli umie to przyjąć i umie tym żyć, jest szczęśliwy, praktykując właśnie te cnoty. To nie jest kara. To nie jest to, że mi nagle czegoś nie wolno, że ja już teraz będę jak więzień w kajdankach musiał żyć i nie zaznam szczęścia. Człowiek, który jest wierzący i tego doświadczył, praktykując dobro, zaczyna faktycznie to widzieć. Zresztą bardzo ważne dla mnie określenie, że więcej szczęścia jest z dawania, aniżeli brania. Jeżeli ktoś doświadczył tego, że potrafi się dzielić dobrem, że potrafi czynić dobro w stosunku do drugiego człowieka, faktycznie jest szczęśliwy. Jeżeli ktoś tego nie doświadczył, to ja serdecznie współczuję. Naprawdę współczuję. Człowiek zraniony przez grzech ma trudności w zachowaniu równowagi moralnej. Czyli nie potrafi ocenić tak naprawdę, to jest dobre, to jest złe. Tyle lat żyłem w tym grzechu, że wydaje mi się, że to przecież właściwe. Człowiek, który jest zraniony przez grzech, nie potrafi uczciwie tego ocenić. I właśnie dlatego mamy magisterium Kościoła, które już wcześniej ponazywało pewne rzeczy. I mamy cnoty teologalne. One odnoszą się bezpośrednio do Pana Boga. Są wszczepione przez Boga w dusze wiernych, by uzdolnić nas do działania. I teraz mamy wiara. Bardzo fajne określenie, które kiedyś słyszałem, że nikt nie rodzi się wierzącym, ale każdy wie w sumieniu, czy to, co robi, jest dobre, czy to jest złe. Czasem poprzez wychowanie, czyli ktoś na przykład wychowuje nas na bycie katolikiem, to jest jakieś uproszczenie, ale ten wewnętrzny głos zawsze nam podpowiada. I teraz wiara jest cnotą teologalną, dzięki której wierzymy w Boga i w to wszystko, co On nam powiedział i objawił, i najpiękniejsze zdanie, a co Kościół podaje nam do wierzenia. Dar wiary trwa w tym, kto nie zgrzeszył przeciw niej. Czyli jeżeli ktoś dokonuje wyborów odwrotnych, jeżeli ktoś robi wszystko, żeby nie wierzyć, nie zazna tej łaski wiary. To tak nie działa. Trzeba podjąć decyzję, że ja chcę zacząć wierzyć, że ja zacznę poszukiwać Pana Boga i wtedy z czasem grzech po prostu zacznie się oddalać od człowieka. Po jakimś czasie będą tylko grzechy powszednie. Kontynuuję. Jednak bez uczynków wiara jest martwa. List Jakuba, 2 rozdział, 26 werset. Wiara pozbawiona nadziei i miłości nie jednoczy wiernego w sposób pełny z Chrystusem. Nie czyni go żywym członkiem jego ciała. Czyli uczynki i konkretne działanie. Jakie jest zadanie wierzących według katechizmu Kościoła katolickiego? 1816 punkt. Uczeń Chrystusa powinien nie tylko zachowywać wiarę i żyć nią, ale także wyznawać ją, odważnie świadczyć o niej i szerzyć ją. A to oznacza, że wiara nie jest sprawą prywatną. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Ewangelia Świętego Mateusza, 10 rozdział, 32 werset. Bardzo ważne określenie. I teraz łatwiej oczywiście, jak sobie zapisałem, jest zrozumieć cnoty ludzkie niż boskie, natomiast kontynuujemy. Nadzieja. Była wiara, teraz jest nadzieja. Nadzieja jest cnotą oczywiście teologalną, dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia Królestwa Niebieskiego i życia wiecznego. Cnota nadziei odpowiada pragnieniu szczęścia złożonemu przez Boga. Chroni przed zwątpieniem, podtrzymuje w każdym opuszczeniu. Żywa nadzieja chroni przed egoizmem. A współczesny człowiek myli miłość z egoizmem. Bardzo często człowiek właśnie mówiąc, że kocha siebie, jednak decyduje się na to, żeby być, użyję takiego określenia, wstrętnym egoistą. Nadzieja chrześcijańska rozwija się od początku przepowiadania Jezusa, na przykład w ogłoszeniu błogosławieństw. Zatem praca domowa, przeczytać szczegółowo błogosławieństwa, najlepiej z jakimś komentarzem, żeby zrozumieć, co Kościół dalej nam podpowiada i daje do wierzenia, czyli w jaki sposób żyć po chrześcijańsku i w jaki sposób walczyć z grzechem. I tutaj sobie napisałem określenie piękna, czyli widocznie bardzo ważna treść i uwaga. Ta cnota zapewnia nam radość nawet w czasie próby. Wyraża się w modlitwie i karmi się nią.
czy jeśli chcesz rozwijać nadzieję, czyli tę wewnętrzną radość, którą Bóg ci daje, musisz się modlić. Bez modlitwy to wszystko z czasem uschnie. W nadziei Kościół modli się, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Oczywiście w nadziei, ponieważ my nie potrafimy określić, kto będzie zbawiony, a kto nie. Teraz na przykład, jak była taka sytuacja, że George Floyd umarł, to niemalże każdy wręcz po prostu mówił, że będzie świętym. Kpina, jedna wielka kpina i żart. Teraz na przykład przecież umarł też Krzysztof Krawczyk i pomimo szacunku do jego muzyki, do tego, że nawet czasami wypowiadał się w jakiś sposób przecież o Panu Bogu, bo także pojawiały się takie treści, to jednak nie można zapomnieć przecież o tym, że był w trzech związkach, znaczy trzech małżeństwach, tak bym to określił, w cudzysłowie oczywiście, to też przecież piętno pozostawia straszne u człowieka. No i Kościół ma gdzieś tam cichą nadzieję, że zostanie zbawiony. I ostatnia rzecz to jest miłość. Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego. To jest ważne, że kocham Boga dla samego Boga, a naszych bliźnich, tak jak siebie samych, ze względu na miłość do Boga, a nie ze względu na to, że kocham tego drugiego człowieka, bo tak, tylko kocham tego drugiego człowieka, bo miłuję Pana Boga nade wszystko. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Miłość, owoc ducha i pełnia prawa, zachowuje przykazania Boga i Chrystusa. Wytrwajcie w miłości mojej, mówi Jezus. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości. Czyli z punktu widzenia katolickiego nie można mówić o miłości, kiedy nie zachowuje się Bożych przykazań. Myślę, że jeszcze 2-3 minuty zostały do skończenia tej konferencji. Uwaga! Miłość przewyższa wszystkie cnoty. Jest pierwszą z cnót teologalnych. Miłość ożywia, inspiruje praktykowanie wszystkich cnót, łączy je, porządkuje między sobą. Praktykowanie życia moralnego, ożywianego przez miłość, daje chrześcijaninowi duchową wolność. Nie stoi on już przed Bogiem z lękiem, jak niewolnik, ani jak najemnik, oczekujący zapłatę za to, że był dobrym człowiekiem, lecz stoi tam jako syn. I to trzeba zapamiętać. Nawet nauczyć się wręcz na pamięć, to jest kluczowe. Albo odwracamy się od zła z obawy przed karą, jesteśmy wtedy jako niewolnicy, albo też zachęca nas nagroda. Jesteśmy wtedy podobni do najemników. Albo wreszcie jesteśmy posłuszni dla samego dobra i dla miłości tego, który rozkazuje, a wtedy dopiero jesteśmy jak dzieci. I to było zaproszenie Pana Boga. Katolickie spojrzenie jest genialne. Owocami miłości jest radość, pokój, miłosierdzie. Miłość wymaga dobroci, upomnienia braterskiego, jest życzliwością, rodzi wzajemność, pozostaje bezinteresowna i hojna. Czyli zobaczcie, że miłość chrześcijańska i to spojrzenie chrześcijańskie nie ma absolutnie nic wspólnego z egoizmem. Jestem nastawiony na czynienie dobre dla drugiego człowieka, a słowo miłość tak niewiele niestety znaczy. I życie moralne chrześcijan jest podtrzymywane przez dary Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, bardzo ważna rzecz, pożądana wręcz przez wielu, uprzejmość, wspaniałomyślność, dobroć, łaskawość, wierność, skromność, czystość, której tak brakuje ludziom, czy wstrzemięźliwość. Czyli jeżeli chcesz walczyć z grzechem, skup się na cnocie, na czynieniu dobra, na praktykowaniu codziennie tego dobra. Nawet się nie obejrzysz, a będziesz wielkim zwycięzcą. Na tym bardzo proszę się skupić. Ja oczywiście skrótowo przejrzałem tutaj katechizm Kościoła katolickiego. Bardzo was proszę w takim razie, żebyście to przeczytali. Jest to artykuł 7 o cnotach. Punkty, które się zaczynają, to od 1803 do 1832. W moim wydaniu strona 432, jeżeli komuś to ułatwi. Zacznijcie po katolicku praktykować cnoty. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.